Maryi, szczęść Boże, kochane siostrzyczki, braciszkowie ze wspólnoty chodzącej codziennie zbierać mannę Słowa Bożego. Zobaczcie, jakie światło piękne dzisiaj przebija się przez mgłę. Akurat dobra ilustracja do moich pierwszych myśli, bo tu ja idę, o, taka mgła nad naszą wioseczką. I akurat dzisiaj miałam trochę gorszą noc, ciężko mi się spało, budziłam się. I YouTube mi zaproponował taką serię filmików księdza Muszały. Muszaly? Ksiądz Muszala. I sprzed 5 lat seria filmików o księdzu Blachnickim. Ksiądz Blachnicki, założyciel ruchu Światło Życie. I wiecie, ja tam kiedyś gdzieś czytałam trochę na temat jego biografii. Zresztą w jednej z jego inicjatyw uczestniczyliśmy z mężem wiele lat temu. Wiele, no, na początku naszego małżeństwa, więc ponad 40, kiedy to podpisaliśmy krucjatę wyzwolenia człowieka, czyli taką abstynencję na całe życie. Zero alkoholu, zero kupowania alkoholu, zero częstowania alkoholem. I zawsze pamiętaliśmy o tym, że to ksiądz Blachnicki zapoczątkował. Ale tak dokładnie sobie nie uświadamiałam tej całej jego historii życia, bardzo takiej hiobowej. Niesamowicie dużo wycierpiał w swoim życiu, bo jego młodość przypadła na okres II wojny światowej. On był, wcześniej był harcerzem i próbował w czasie okupacji wznowić tą działalność, jakąś małą dywersję. Został schwytany przez gestapo, wywieziony do Oświęcimia. Tam przeżył, no, straszne katusze, dwie kompanie karne, z których, wiecie, jak ktoś trafił do kompanii karnej, to na 400 osób przeżyły 4, i wśród nich on, który to przeżył. Potem był chory, potem znowu kolejna kompania karna, potem wywózka do Niemiec, gdzieś tam na ciężkie roboty. Później był sądzony, że jest wrogiem III Rzeszy. Później był nawet w celi śmierci, skazany na śmierć. Później jakoś cudownie ułaskawiony, znowu gdzieś tam wywieziony. W końcu uwolniony w takim stanie, że po prostu był cieniem człowieka. Przez 2 miesiące musiał dochodzić do siebie, żeby mógł w ogóle ruszyć w podróż z powrotem do Polski z Niemiec. No i tutaj cała jego działalność, naprawdę droga przez gehennę, hiobowe życie. I na końcu, wiecie, potem już w czasie Polski Ludowej, kiedy on tutaj też próbował ludzi jakoś podnosić z tych zgliszczy wojennych, podnosić ich duchowo i formować, to oczywiście też komuna się do niego dobrała. Znowu siedział w więzieniu za komuny, aż w końcu w roku chyba 86 został otruty. I teraz, czy sprawiedliwość dosięgła tych jego zabójców? No otóż nie.
oni żyją, oni, wiecie, występują gdzieś tam w pierwszym szeregu, w pierwszym rzędzie, nadal działają jakoś tam, więc Boże, niech oni się nawrócą. Nie wyobrażam sobie, jak można żyć z takim ciężarem na sumieniu. No, także polecam wam, słuchajcie, naprawdę przesłuchać sobie te wszystkie odcinki. Tam jest 30 odcinków o księdzu Blachnickim. Nie tylko fakty z jego życia, ale historia jego drogi duchowej, takiej bardzo rzetelnej, bardzo pracowitej. No po prostu tak inspirujący człowiek, że dzisiaj rano, chociaż tak nie bardzo się czułam, żeby wyjść z domu na ten spacerek modlitewny, to naprawdę zainspirowana księdzem Blachnickim stwierdziłam, że po prostu nie mam żadnych wymówek, żadnych. O Boże, on powinien być naprawdę po popiełuszce. Znaczy nie wiem, czy po, czy przed, ale na pewno powinien być ogłoszony świętym, prawdziwy święty, który miał ogromny wpływ i nadal ma na wielu ludzi w Polsce, na żywą wiarę. Nie tylko w Polsce, bo przecież ruch Światło Życie też rozszerza się poza granice Polski. Jest wspaniałym narzędziem do formowania młodych ludzi, ale też i rodziny. Kościół domowy to przecież też to wszystko są pomysły, oazy to są pomysły, projekty księdza Blachnickiego, który, wiecie, po tych wszystkich obozach koncentracyjnych on naprawdę był mocno schorowany, a tyle potrafił zdziałać w swoim życiu, więc nie mamy wymówek absolutnie. Też powinniśmy wszyscy, każdy na swoją miarę, pracować dla Pana, dla bliźnich. Przepraszam. Tak, amen. Zobaczcie, niesamowity zbieg okoliczności w cudzysłowie. Bo akurat dzisiaj czytanie jest z Księgi Hioba. Akurat to symboliczne czytanie tego ludzkiego losu, który potrafi być właśnie taki, że szatan zaczyna się interesować człowiekiem sprawiedliwym, który jest mu niewygodny, którego chce zniszczyć. I widać tą działalność szatana, te wszystkie plagi, które spadają na Hioba. Traci majątek, traci swoich najbliższych. Później traci też zdrowie, siły. I w tym wszystkim Hiob w tej ciężkiej próbie nie złorzeczy Bogu, ale oddaje mu chwałę. Mówi, że Pan dał, Pan zabrał. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Niesamowicie to pasuje do tego, o czym mówiłam przed chwilą, czyli o księdzu Blachnickim, który też miał takie hiobowe życie. Właściwie cały czas był prześladowany przez ludzi, którzy kierowani byli złym duchem, którzy niszczyli jego dzieła. Wiecie, on coś zbudował, jakąś tam kapliczkę, jakieś tam miejsce, gdzie się gromadzili młodzi, chcący się formować, chcący szukać Boga, to potrafili przyjść milicjanci i mu to zamknąć, zaplombować, wynosili sprzęty, niszczyli.
I tak właściwie przez całe życie wszystko, co próbował tworzyć, co starał się działać dla dobra Polski, dla dobra ludzi, służąc Bogu, po prostu przychodził szatan i to niszczył. A ksiądz Blachnicki mimo to się nie załamywał, dalej pracował. Jeżeli nie mógł działać, to przynajmniej studiował. Gdzieś tam był zamknięty w Niepokalanowie przez jakiś czas na przykład, to po prostu dużo czytał, studiował, planował te swoje dzieła. Cały czas był czynny, cały czas nie opuszczał rąk, nie załamywał się, nie płakał nad sobą. Tylko właściwie tak można powiedzieć spalał się w tej całopalnej ofierze dla bliźnich, dla dzieła Bożego. Także chwała Ci, Panie, że masz takich świętych, że dajesz nam ich jako przykład, żebyśmy sami nie szemrali, nie marudzili, tylko też szli i czynili te dzieła, które dla nas przygotowałeś, żebyśmy się nie wymawiali, nie tłumaczyli. Tak, alleluja i do przodu. Amen. I dzisiejszy psalm. Nakłoń swe ucho, usłysz moje słowo. Zbawco tych, którzy się chronią przed wrogiem, pod Twoją prawicą. I to też tak pięknie pasuje i do Hioba, i do księdza Blachnickiego, którzy w wielu, wielu momentach byli uratowani przez Boga. Hiob ze Starego Testamentu otrzymał z nawiązką wszystko to, co stracił, odzyskał. Pan Bóg mu dał z powrotem i majątek, i córki, i synów, piękne córki, mężnych synów. Wszystko mu zwrócił, i zdrowie, i długie lata. Ksiądz Blachnicki, już żyjący w Nowym Testamencie, właściwie taką całopalną ofiarę złożył ze swojego życia. I jego chwałą, jego nagrodą na pewno są rzesze ludzi nawróconych, rzesze ludzi uformowanych według jego projektów. On wprowadzał na przykład dla młodych ludzi jakieś takie karty formowania. Ja akurat miałam tylko do czynienia z kościołem domowym. Tam czasami się spotykaliśmy też ze wspólnotami z kościoła domowego, więc troszeczkę wiem, jak oni tam się formowali. No ale wiecie, ksiądz Blachnicki starał się obejmować tym swoim działaniem różne, również, a przede wszystkim młodych ludzi, żeby kształtowali swoje charaktery, żeby poznawali Słowo Boże. Także Pan Bóg go wielokrotnie uwalniał, ratował od wrogów w sposób cudowny. Przecież wyszedł z celi śmierci. No to się nie zdarzało, tego to bardzo rzadko miało miejsce, a on został w sposób cudowny, tak jak Józef egipski, uratowany po to, żeby potem ratować swój naród. Piękny przykład świętego, naprawdę warto poznać jego życie, jego historię. Tak. Powierzamy Ci, księże Franciszku, jeśli Pan pozwala Ci nas słyszeć, też tą naszą formację malutką, mikro, codziennych spacerków modlitewnych, kiedy chodzimy zbierać mannę na każdy dzień, mannę Słowa Bożego,
żyć tym Słowem. Chwała Ci, Panie. Amen. Patrzcie, ile tutaj spada tych żołędzi. No, taki owocny rok, piękny. Dobrze, idziemy jeszcze szukać Ewangelii. I znowu piękna dzisiejsza Ewangelia, która też wspaniale pasuje do tych naszych dzisiejszych rozważań, bo uczniowie, apostołowie zaczynają się zastanawiać, kto z nich jest największy, wiecie, kto tutaj jakie miejsce będzie zajmował w Królestwie Niebieskim, kto pierwszy, kto drugi. I Pan Jezus ich zawstydza, bo stawia przed nimi dziecko i mówi, że kto by takie dziecko przyjął do siebie, to tak naprawdę przyjmuje Jego samego. I ciekawe, Pan Jezus właściwie wskazuje na taką pracę u podstaw. To, czym zajmował się ksiądz Blachnicki, formowaniem młodych ludzi, ministrantów, młodych dziewcząt, też młodych rodzin. I tutaj zobaczcie, to tu nie chodzi w Królestwie Niebieskim o to, żeby nam służono, żebyśmy my byli na jakimś tam zaszczytnym miejscu, ale żebyśmy to my służyli. I teraz przypomniało mi się, bo właśnie w sobotę to było, byłam odwiedzić moje wnuki i widziałam, jak starszy syn opiekuje się tymi maluchami, ile to wymaga wysiłku, cierpliwości, ciągłego bycia na takim stanowisku, wiecie, ciągłego opiekuna tego, co ciągle czuwa, żeby się nic złego nie wydarzyło, żeby dzieci były bezpieczne, żeby były nakarmione, ubrane w odpowiedni sposób, więc non-stop służba. Ja już trochę to zapomniałam. Miałam to na co dzień, ale wiele lat temu. Więc fajnie tak sobie to przypomnieć, zobaczyć na żywo, ile to wymaga wysiłku. Przyjęcie takiego dziecka, obojętnie czy jest to własne dziecko, czy jakieś adoptowane, czy dziecko, którym się zajmujemy z racji jakiejś tam odpowiedzialności, czy bycia nauczycielem, czy jakimś tam wychowawcą, kimkolwiek. Jest to taka służba, niektórzy mówią, że niewdzięczna, ale według tego, co mówi Pan Jezus, to jest to zaszczytna służba. To dopiero jest wyniesienie. Dzięki temu, że się człowiek uniża i staje się sługą tych najmniejszych. Jest to piękne, wiecie, patrzeć z boku, jak to się odbywa. A na pewno trudne, żmudne i takie, można powiedzieć, wykańczające, czyli jest to prawdziwie taka ofiara całopalna z człowieka, który się uniża, który służy innym, nie tylko tym wielkim, żeby zdobyć jakieś zaszczyty, ale też tym małym, tym najmniejszym, które się może odwdzięczą uśmiechem, a może się odwdzięczą płaczem i grymasami. Różnie to bywa. No, ale Pan Jezus nas tego uczy, więc trzeba to rozważyć, trzeba to przyjąć, trzeba tym żyć. Tak? Amen. Panie Jezu, słuchamy Twojej nauki, bo Ty jesteś światłem, Ty jesteś drogą, Ty jesteś życiem. I na tych krzyżach ruchu światło-życie właśnie są wypisane te słowa.
światło, czyli faz na pionowej belce i chyba zoe, czyli życie po grecku. Też taka piękna symbolika i widzicie to wszystko. Twórcą tego, który to przemodlił, który przyjął te natchnienia Ducha Świętego, jest nasz ksiądz Franciszek Blachnicki. Syn naszego narodu, można powiedzieć. Naprawdę myślę, że Polacy nie doceniają jego wpływu, jego dzieła. Taka cicha praca u podstaw, którą on wdrażał, która jeszcze do dzisiaj przecież cały czas owocuje. Nadal młodzi ludzie jeżdżą na oazy, nadal żyje i rozwija się kościół domowy. Także to wszystko żyje. Nie zdołali go zamordować do końca, bo jego dzieło w dalszym ciągu trwa i chwała Panu. No, jest bardzo zimno, ale powietrze wspaniałe, czyściutkie, dużo tlenu. To jest najlepsze lekarstwo na wszelkie jakieś przeziębienia, niedomagania. Nie ma nic lepszego niż ruch na świeżym powietrzu. A jeszcze jak się zbiera mannę Słowa Bożego przy okazji, to już w ogóle jest pełnia bogactwa, dobroci samego Boga. Także chwała Panu. Ty, Panie, bądź naszym światłem, naszą drogą, naszym życiem. Pomóż nam o tym pamiętać. W dniu dzisiejszym to rozważać. I amen. Żegnam się z Wami. Gdzie tutaj się pożegnać? O, tu mnie widać. Z Bogiem. Trzymajcie się. Pozdrawiam Was serdecznie. Dziękuję za wszystkie przemiłe komentarze, za Waszą życzliwość. Amen. Z Bogiem.